jak współpracowało się Pani z uczestnikami tegorocznych warsztatów? Moim zdaniem dzisiejsza młodzież jest coraz bardziej świadoma tego, co chce robić w życiu, swoich pasji. Jaka jest szansa na ich zaistnienie w przyszłości na scenie? Ja myślę, że prawdziwy talent zawsze się obroni. Znaczy zawsze znajdzie swojego amatora. A czy Pani jako wieloletni aktor, już doświadczony, mogłaby może dać jakąś taką wskazówkę, w jaki sposób dojść do tej drogi, albo może ją rozpocząć? Przede wszystkim chcieć. Przede wszystkim chcieć realizować swoje pasje i marzenia. Warsztaty przeprowadzone przez panią Katarzynę Żak. No, warsztaty były dla mnie bardzo ciekawe. Dowiedziałam się wielu nowych rzeczy. Też były bardzo aktorskie. Czyli dotyczyły jakby tej największej części jednak warsztatu aktorskiego. Jednak pani Katarzyna zahaczyła też o piosenkę, o co mi na przykład najbardziej chodziło i opowiadała o tym naprawdę wyczerpująco i wspaniale. Spotkań z muzyką filmową i muzykalową Szlagier 2016 otrzymuje Zuzanna Żychcka. Wow!